Kolejne zadanie pozwoli na przydzielenie statycznych adresów IP dla wcześniej zdefiniowanych serwerów. W naszym wypadku jest to serwer pocztowy i serwer terminali. Wracając do zakładki lista statycznych klientów, należy dodać nowy obiekt i skorzystać z wcześniej utworzonych obiektów sieciowych. Zatem możemy skorzystać z obiektów serwera pocztowego oraz drugiego obiektu, który reprezentuje serwer terminali. Należy przy tym pamiętać, aby w kolumnie brama wskazać interfejs sieciowy, którym będzie rozsyłany adres IP dla tych serwerów. W naszym wypadku będzie to interfejs związany z adresacją naszej sieci DMZ.